Hej, witajcie, jestem Michał Wolfram, a dzisiaj, tak jak zwykle, test. Dzisiaj będziemy testowali MultiMC, jak się wystartuje. Oczywiście test pierwszy się nie powiódł. Test pierwszy polega na tym, że MultiMC się zwiesza, jak uruchamiam je na Macu. I potem wisi ten model taki z firewalla, którego używam, Little Snitch, z prośbą o akceptację połączenia do TMAK, PRD, AADG, AKDNS.net. To jest jakaś usługa Microsoftu. Ja z reguły zezwalam na 10 minut połączenia na dobry początek, powiedzmy, tego MultiMC. Dlatego też, żeby nie było takiej sytuacji, gdy dane mi wyciekają po prostu gdzieś tam, gdzie ja tego nie chcę. Tak, wylogowało mnie. Muszę się zalogować ponownie. Jak się zalogować? Refresh? Expired, ojejciu. Okej, logujemy się manualnie. Kopiuj lokalizację linku. Teraz wam wrzucę jakiś obrazek czy coś tam innego, żebyście nie widzieli, jak ja się loguję, ani jakieś te moje zakładki, karty czy inne rzeczy, które mam w przeglądarce, a mam tego z reguły bardzo dużo. Logujemy się na moje konto, domyślne. Teraz pyta mnie, czy chce się połączyć do Xboxa. To, dobra, na 10 minut masz. A potem z reguły po prostu to ucinam. Zobaczymy, czy mój stary serwer na 1.24 jeszcze pracuje. Może się okazać, że nie pracuje. Albo że są z nim jakieś problemy. Albo że wyszła nowa wersja klocków, a ja nie zaktualizowałem. No tak, no patrzcie, 1.21.1. Jest taka wersja, 8 sierpnia. Ale co ciekawe, popatrzcie, nie było ani we wrześniu, ani w październiku, mamy teraz 11 październik. Pan redaktor być może mnie poprawi, jak się okaże, że montuję ten film nie wiadomo kiedy. Zgadza się, jest 13. Jak zwykle. Multiplayer, widzę, że tutaj caster ładnie przechwytuje dźwięk. O, kotki są. Tak, przy okazji pokażę wam tak coś anti-ad. Jak nagrywam na Macu. Mam taki program, on się nazywa Caster. Czy on mi pokaże jakiś about, czy coś takiego? gingeraudio.com. I to jest ichniejszy program. Ja go używam w wersji jakiejś tam bezpłatnej, trialowej. Jak widzicie, tutaj się nie kręci zegar, tylko to służy do przekierowywania jedynie dźwięku z desktopu, tak żebym był go w stanie nagrać, bo na Macu to nie jest takie proste. W Casterze mam ustawione tutaj zewnętrzne słuchawki na odsłuch i mam tutaj kliknięte to, żeby też to słyszeć. A w macOSie dźwięk mam puszczony do wirtualnego urządzenia odbierającego Caster. Jestem nawet w stanie, jak widzicie, tutaj regulować głośność, bo czasami jak są tego typu solucje, to się nie da. A dźwięk nagrywam oddzielnie QuickTime'em. I dlatego czasami po prostu robię coś takiego, że wciskam klawisz, tak żeby nagrał to mikrofon, żebym był w stanie synchronizować streamy dźwiękowe, bo potem leci to do Final Cut Pro i miałbym problem z tym, że się rozjeżdża dźwięk z mikrofonu, z dźwiękiem z systemu, dlatego że nie jestem w stanie jednocześnie załączyć dwóch nagrywarek. Ktoś mi powie, czemu nie używasz OBS-a? OBS-a używałem dawno temu i OBS robił straszne odpały, to znaczy były dropy klatek, było przeciążenie komputera, na tym, jak widzicie, nie tnie się powiedzmy nic. To jest, powiedzmy, jeden z ostatnich odcinków, jakie nagrywam po prostu tak na tej konfiguracji. Nie no, głupoty gadam. Będę nagrywał oczywiście na tej konfiguracji, natomiast niekoniecznie gry będą grane na tym komputerze. Miałem już taką sytuację, kiedy nagrywałem gry na ThinkPadzie, który stał tam i następnie montowałem to tutaj, na tym komputerze. Natomiast teraz plan jest taki, żeby gry, które są bardziej wymagające, były grane na innym komputerze, a żebym tylko z tego komputera nagrywał ekran. Myślę, że klocki będę nagrywał dalej, tak jak nagrywałem, bo tak mi jest wygodniej. Nakarmimy maleństwa. Benz, 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 Benz. Tak, czy mam jeszcze jakieś rybki? Nie mam rybek. Dla Bixera, Rigana i dla kotka bez nazwy nie mam rybek. Muszę jakieś rybki złowić. A do magazynku już spojrzeć nie łaska. Dlaczego nagrywam to jest ten odcinek jako jeden z ostatnich na tej konfiguracji? Dlatego, że już przygotowałem komputer, który służy do gier. Tam jest karta graficzna. Mówiłem o tym już w jednym z ostatnich odcinków. I tam korzystam z takiego programowania, które się nazywa Moonlight Game Streaming.
Nie, to znaczy na tym korzystam z Moonlight Game Streaming, na tamtym korzystam do programowania Sunshine, do właśnie wyszarowywania pulpitu gier po zdalnym połączeniu i pracuje to naprawdę bardzo fajnie, da się spiąć po adresacji dowolnej, jaka jest tylko widoczna, żeby tylko komputery się widziały i dzięki temu jestem w stanie nagrywać gry, już robiłem testy. Czy mam tutaj jakieś nagranie? Powinienem mieć. Wrzucę wam teraz Maxa Payne'a pewnie, jak to wyglądało. Maxa Payne'a 2. Kwestia z tym komputerem jest jeszcze jedna. On jeszcze w tej chwili nie jest w mojej sieci wpięty kablem. On jest podpięty kablem do takiego mostu radiowego i most radiowy dołącza się do reszty mojej sieci, przez co niestety zrywa. Ten most radiowy ma słabą widoczność u mnie w sieci i niestety dopiero będę musiał tam fizycznie przeprowadzić kabel, a to się wiąże z pewnymi tam pracami, nazwijmy to okołoremontowymi i dlatego jeszcze chwilę tutaj wody upłynie w Wiśle, zanim ten komputer będzie w pełni gotowy pod całkiem fajne nagrywania. A tam mam sporo naprawdę świetnych gier, takich, które powiedzmy, że ciężko znaleźć obecnie, ciężko czasami zainstalować na nowych systemach. Niektóre z nich na przykład miały Star Force albo inne zabezpieczenia, że nawet, tak jak pokazywałem przy Schizmie 2 w starym filmie z 2019 roku, nie uruchomicie tej gry na 10. Been there, tried that. Dzięki temu tam jest sporo konfiguracji zrobionej. Oczywiście, ten komputer jest na 11. Już przeszedłem całą infrastrukturę z 10 na 11. Natomiast porobiłem tam przeróżne workaroundy, tak, żeby sporo fajnych tytułów się uruchomiło. Niektórych tytułów nie będziecie mieli po polsku. Znaczy oczywiście ja będę gadał po polsku, bo nie zamierzam tutaj robić drugiego kanału jeszcze w języku defaultowym. Natomiast nie będzie napisów polskich niestety w niektórych tytułach, dlatego że po prostu są pewne rozjazdy w plikach gier. Być może mi się uda nawiązać kiedyś z kimś jakąś współpracę, tak żeby pomógł mi to spaczować, bo mam oryginały, mam oryginalne kompakty i tak dalej, tylko problem jest oczywiście taki, że coś z jakichś przyczyn po prostu nie chce działać, bądź działa z pewnymi problemami na Windows 11. A mam już dwie rybki, tak? No to te dwie rybki są dla tych dwóch kotków, których nie nakarmiłem jeszcze. Zaraz je nakarmimy. No bo oczywiście, wiecie, karmienie kotków to jest tutaj podstawowa aktywność na serwerze. Tak to wygląda. Widać, że serwer, pomimo tego, że nie wchodziłem na niego od kilku miesięcy, to sobie radzi i nie ma tutaj jakichś problemów. Jest to fajnie archiwizowane, tam wiecie, Borg Backup. Jeden kotek i drugi kotek, Big Sir Ligan. Borg Backup na serwer, jeden taki dyskowy. Generalnie powinna być jeszcze replikacja na drugi. Ale tam jeszcze mam problemy sieciowe z tym, że połączenie dosyć zwalnia. I na początku jest fajnie, tam powiedzmy 12 megabajtów na sekundę, a potem bywają różne problemy, spada do 6 megabitów na przykład, albo nawet i mniej. Więc dopóki niektórych problemów nie rozwiąże, to niektóre rzeczy będą odrobinę inaczej, ale źle nie jest akrytycznie już w zupełności. Tak u mnie wyglądają rzeczy. Sporo się działo przez ostatnie miesiące, dlatego też powiedzmy, że moja aktywność zarówno w obszarze WTC, jak i na YouTubie była bardzo niewielka, ale niektóre tematy, niektóre rzeczy idą do przodu. Niektóre poszły do przodu, a wróciły się z powrotem na to samo miejsce, na którym zaczynałem. Niemniej myślę, że taki setup, jak już mam w tej chwili, będzie trochę lepszy. Teraz jeszcze nie jestem, jak widzicie, w słuchawkach. Oczywiście nie nagrywam wideo, to tego nie zobaczycie. Nie jestem w słuchawkach, ale słuchawki już też są na miejscu, więc myślę, że zrobimy testy słuchawek. Zrobimy sprawdzenie, czy faktycznie one sobie tak fajnie radzą, jak myślałem do tej pory. Jak sobie nie będą radzić, to po prostu wezmę takie, jak miałem do tej pory. Dlaczego mówię o słuchawkach? Dlatego, że jak pamiętacie, nie wiem, czy pamiętacie, czy ja to kiedykolwiek pokazywałem na wideo, czy po prostu wtedy nie miałem kamery uruchomionej. Z reguły do nagrywania korzystałem z słuchawek JBL Beats Studio 3, które kupiłem w 2017 roku do wyciszenia irytujących dźwięków. I te słuchawki działały mi bardzo dobrze. Podłączałem je kablem pod interfejs karty dźwiękowej. Natomiast problem pojawił się w 2022 roku. Nagrywałem dla Was Syberię. Nagrałem pierwszą i drugą część. Fajnie to tam wszystko przeszło. Pewnego razu chciałem nagrywać chyba Syberię 4 albo The Moment of Silence. W każdym razie jedną z takich naprawdę fajnych gier chciałem nagrać. I co się okazało? Ściągałem te słuchawki z głowy i pękł ten
pałąk, ta część, która się wsuwa do jakby wnętrza tego pałąka, to niestety pękło, no i sławki poszły bye-bye. Więc dlatego potem szukałem słuchawek, kupiłem Jabrę i Wolf, zobaczymy jak ona sobie będzie radziła. Jeżeli nie będzie sobie radziła, to po prostu z powrotem po prostu odeślę ją i kupię JBL Studio bodajże Pro, teraz się ten model nazywa z USB-C, bo też nie chcę, wiecie, kupować drugi raz tego samego modelu, w szczególności, że jakby ta seria poszła do przodu, mamy kolejny model i jeżeli na przykład chodzi o złącze, no to fajnie już byłoby, jakbym miał cały sprzęt na USB-C. Ostatnio coś kupowałem, aha, tak, drukarkę do etykiet i wyobraźcie sobie, że ona jeszcze pracuje na tym mikro USB. No to się troszeczkę zdziwiłem, no bo to nie jest, powiedzmy, jakieś tam super trudne, żeby przerobić wtyczkę, gniazdo na USB-C. Już do tej pory na przykład widziałem tego typu przykłady, gdzie w ThinkPadach, które mają starą ładowarkę, złącza ładowania, przerabia się tak, że wpina się jakby ładowarkę do złącza USB-C zamiast do tego starego kwadratowego złącza ThinkPadowego. Tam jakiś niby kontroler dokładają czy coś tam innego, ale w każdym razie no, jest to jak najbardziej wykonalne. Już na przykład mamy ESP32 z USB-C, nie wiem czy mamy ESP8266 z USB-C, to pan narrator musi mi powiedzieć, czy mamy, czy nie mamy. Pewnie, że mamy, jest tutaj. Natomiast no, świat idzie do przodu, skoro iPhony już produkują wyłącznie z USB-C. Nie mam jeszcze iPhone'a z USB-C, to będzie w trakcie, to kiedyś będzie, ale jeszcze nie. To myślę, że drukarki, etykiet czy inne tego typu rzeczy warto już, żeby pracowały z USB-C. Więc tak to wygląda. Jak widać, Microsoft jeszcze tutaj nic nie zepsuł, mogę sobie pisać co potrzebuję. Nie mam jakichś tutaj problemów ani z czatem, ani z jakimiś restrykcjami. Serwer Klocusiu fajnie działa. I wyobraźcie sobie, że od czasu praktycznie, nie, myślę, że od czasu ostatniego odcinka nie było zmian w kodzie i on sobie cały czas po prostu chodzi, jak chodził do tej pory. Więc tak to wygląda. Myślę, że to jest koniec tego testu. Ile? 15 minut zajął test. Zobaczymy, ile z tego wytnę. Natomiast myślę, że to jest jakiś tam odpowiedni test, żeby przetestować, jak chodzi mikrofon, jak chodzi ramię, jak chodzi interfejs, no i jak chodzi nagrywanie i jak chodzi mój mózg po ponadrocznej przerwie w odcinkach. To tyle. Trzymajcie się. Do kolejnego odcinka.